Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, to jest pierwszy odcinek z mojej kolejnej serii Zagrajmy Wy. Witam was w grze Need for Speed Most Wanted z 2005 roku, nie w tej podróbie z 2012. No i cóż, gra została stworzona przez EA, oczywiście, tak już wspomniałem, została wydana w 2005 roku. Czy ja muszę tę grę przedstawiać komukolwiek? No, nielegalne wyścigi, policja, kurde, cutscenki, fajna fabuła, fajne fury, tuning, itp., itd., wszystko, wszystko, po prostu wszystko. Cóż, nie będę ukrywał, że jest to moja ulubiona część Need for Speed'a i w ogóle moja ulubiona gra wyścigowa wszechczasów, także bardzo chętnie sobie do niej wrócę, a w sumie postanowiłem, że nagram serię z tej gry, bo algorytm YouTube'a na głównej polecił mi właśnie soundtrack z Most Wanted'a i powiem wam, tak mnie flashbacki po prostu dopadły, że i nostalgia, że po prostu musiałem to nagrać. Powiem wam, nagrywam ten pierwszy odcinek już po raz piąty. Naprawdę, nagrywam to już po raz piąty, bo co chwilę jakieś błędy, nie nagrywa mi się ekran, ciągle jakieś, nie wiem, cutscenek w ogóle nie miałem w grze, czajcie, musiałem zmieniać nazwy plików po kolei w plikach gry, żeby mieć cutscenki w ogóle, nie działało mi rozdzielczość HD, nic mi nie działało zupełnie, naprawdę tą grę ogarniałem kilka godzin i jeszcze mam piątą próbę nagrywania w tym momencie, to jest masakra po prostu, nie? Ale dobra, mam nadzieję, że za tym razem już wszystko wyjdzie, bo już szlak mnie trafia. Kariera, zacznijmy, rozpocznij karierę, zaczynamy, moi kochani. Masakra, powiem wam, naprawdę. Dzień obecny, pojedynek z kierowcą numer 15 z czarnej listy. Jedziemy. Mam nadzieję, że piąta próba już wyjdzie nagrania. Dobra, nie odzywam się. First I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. No i dobra, moi kochani, krótka cutscenka. Oczywiście fabuły się z czasem dowiecie wszystkiego. Ale powiem wam naprawdę, jeśli będę zrezygnowany w tym odcinku, trochę to wybaczcie, ale mówię, nagrywam tą grę już po raz piąty, znaczy ten odcinek po raz piąty, ten sam, jeden i ten sam. Także mówię, jak trochę będę zrezygnowany, to wybaczcie, ale już nie mam siły po prostu. No i przez to, że dosłownie przed chwilą nagrałem ten odcinek i okazało się, że nie nagrywał mi się obraz, nie? Po prostu dostałem normalnie białe gorączki. No, ale już mam nadzieję, że wszystko działa. No. Robiłem nagranie testowe jeszcze, więc powinno być chyba luksus. Masakra. A to jest właśnie nagrywanie starych gier, nie? Chociaż śmieję się, bo Most Wanted nie jest aż taki stary. No, jak dla mnie gra 16-letnia, która z taką grafiką jak Most Wanted, no to dla mnie to nie jest ani trochę stara gra. Wiem, ale powiem wam, mimo tego, że nagrywam to po raz piąty, to jak tylko wsiadam za kółko tej BM-ki, to uśmiech mi z twarzy po prostu nie znika, nie? Naprawdę. Ja w tą grę, powiem wam, grałem ostatnio 10 lat temu około, nie? Także bardzo chętnie sobie ją odświeżę. Hey, there's something wrong with your ride. You left a huge oil slick at the start line. You have to end the race fast. Dobra, mija, będziesz mi tu pierdzielić, a nie będę kończyć. Ścigamy się. No, także mówię, moi kochani, ja w tą grę grałem 10 lat temu, także chętnie sobie odświeżę fabułę, sam gameplay, który był cudowny przecież. Nie, powiem wam, mam tyle wspomnień z tą grą. 6 dni temu, przyjazd do Rockport City. Dobra, nie odzywam się, bo cutsceneczka.
did you pick the wrong street to run on? This is a nice car. Gauges, shifter, wheel? Is this all for show, or is there something more I should know about? I'd like to take a little peek under the hood. Good idea. Let me tell you what's about to happen. We're gonna take your car, tear it apart, and see if it's street legal. You know, I'd lay odds that it ain't. Get a record down here. Looks like your racing days are over. Let me let you in on a little secret. Street racing in Rockport is finished. I've got a beautiful little surprise that's gonna tear you guys apart from the inside out. Now get out of the car. Attention patrol division. Units are in a high-speed pursuit of multiple vehicles aggressively evading custody. Units in the area directed to clear and head up to provide cover. Next time, you won't be so lucky. No nie rysuj, dopiero z serwisu u Stasia wyjechałem, no. No sukińcem, no, zarysował. Ładny wzorek, kurwa, jeszcze zobaczymy. Znowu do Staśka muszę jechać, żeby naprawił. Dobra. 4 dni temu przemierzając ulicę w poszukiwaniu wyścigu. Już mi gardło siada, tyle gadałem. Przez to, że gadałem 5 razy do tego samego etapu gry, ja pierwszy. No i dobra, moi kochani, zaczynamy. Mamy jakiś wyścig. Z tym Ronim. Z Roninem. No nie wychodzi mi ten start idealny, bo właśnie powiem wam, że jak grałem sobie rozgrzewkowe wyścigi, żeby trochę wsiąknąć w grę, to właśnie idealny start wychodzi mi za każdym razem, nie? A teraz coś nie może mi tu wyjść. Nie wiem czemu. Przestałem jakąś zasadę ogarniać. Nie no, jak ja chciałem to BMW kiedyś, nie? Tak bardzo o tym BMW kiedyś marzyłem. Nie wiem, czy dobrze pamiętam nazwę modelu BMW M3 GTR? Chyba dobrze pamiętam. Nie no. Po prostu pamiętam, jak właśnie mieliśmy kilka lat, byliśmy w podstawówce 1.3, nie? I każdy marzył o tym aucie. Ja pierdziele, wszyscy wtedy w to grali, to była masakra, nie? Był taki hype na tą grę. Nie wiem czemu nie ma muzyki podczas wyścigu, nie wiem czy to jakiś błąd kolejny, czy co, czy tak ma być, nie wiem. Mam nadzieję, że wszystko jest luksus, że znowu nie jest jakiś durny błąd, bo chyba już nie przeżyję kolejnego błędu. Zresztą nie, jak nie ma muzyki, to już trudno, nie, to ogarnę to po prostu na odcinek następny. A właściwie na trzeci, bo zamierzam nagrać dzisiaj 2 odcinki pod rząd. Taki mam przynajmniej plan, ale ja już tyle siedzę tu i nagrywam, że nie wiem czy ja to zrobię, nie. Już mi psycha siada trochę, to nagrywanie tyle razy tego samego. Wiecie, mam takie déjà vu. Jakby stąd było. Dobra. Okej. Okay. Kontynuuj. 10 tysięcy zgarnione. I mamy kolejną cutsceneczkę. What did I tell you? Razor, he shadowed me. I couldn't shake up. Another bolt-on Wonder Boy looking to get smoked. Why don't we save you the grief and peel those parts right now? Bolt-on or not, that ride is hot. Miłość dzieciństwa. Faster than anything here. You obviously don't know your car, sweetheart. I know your ride doesn't have a chance. My 60-footer, quarter mile, whatever you want to throw on the table, smokes anything here, including this pump gas kit car. Well, then where's your punk money then? $5,000. $5,000. Says my boy will smoke this clown. What's your boy have to do with this? I ain't racing this nobody. And I ain't taking orders from some chick who just rolled onto the scene. Yeah. This here is the number 15 guy on the blacklist.
You got a lot of rep to earn before you get to run with him. Thanks for the update. Are we doing this or what? I got him. Why don't we make it 10 grand? Oh yeah, you want to amp this up? Let's do it right. Yeah, give me the police. We got a couple of guys about to street race down here at the shipyards. You better send the cops right away. Maybe an ambulance too. When he's through with you, I never want to see your face again. No i dobra, moi kochani, lecimy. Ścigamy się z tym kolesiem od Razora. Zobaczymy, jak sobie z nim poradzimy. No nie wychodzi mi ten start, no znowu mi nie wyszło, no znowu w życiu mi nie wyszło. No dobra, trudno. Idealny start czy nie idealny, grunt, że mamy zajebiste auto, prawda? Więc dajemy radę ze wszystkim tutaj, wow, ale mi słońce reźło. Ale powiem wam, mimo tego, że gra wyszła tak dawno, grafika mi się strasznie podoba nawet dzisiaj, nie? Ten styl graficzny jest super. W ogóle powiem wam, strasznie mi się podobają właśnie te Need for Speedy, Underground 1 i 2, właśnie Most Wanted i Carbon, bo one były właśnie bardzo inspirowane filmami Szybcy i Wściekli oczywiście. Ja uwielbiam takie klimaty, zresztą kto nie lubi takich klimatów, no? Kurde, wczesne 2000, szybkie fury, nitro, tuningi i tak dalej, nielegalne wyścigi uliczne nocą, zwłaszcza, kurde, no. Świetne klimaty. Powiem wam, chciałbym zobaczyć coś takiego jeszcze raz od EA, nie? Ale naprawdę, żeby zrobili takiego kolejnego Most Wanted'a, ale żeby on był taki naprawdę genialny jak ten, nie? Nie wiem, czy jest to możliwe, bo wiem, EA straciło moim zdaniem kompletnie... Znaczy, może nie tyle, że straciło umiejętności do robienia gier, bo tego się nie traci, ale... wydaje mi się, że EA trochę za bardzo poszło w monetyzację wszystkiego. I... znaczy, wydaje mi się, tak jest. No i niestety przez to nie dostajemy tak fajnych gier, jakbyśmy mogli, nie? Jednak dzisiaj nie robi się gry fajnej, tylko taką, która się sprzeda. To jest niestety problem, no. A jeszcze za generacji PS2, PS3, no jednak mimo wszystko nie robiono takich gier, które miały mikrotransakcje, jakieś płatne DLC i tak dalej. A, tęsknię za tym. Dwa dni temu zdobywanie reputacji, wygrywanie wyścigów. Naprawdę tęsknię z takimi produkcjami jak ta. Gościu, za dnia z palcem w dupie sobie poradzę. Co ja przed chwilą się w nocy ścigał? Modele samochodów są świetnie wykonane, trzeba przyznać. Naprawdę, nawet dzisiaj fajnie się to ogląda. Okej, lecimy. No i ten start mi znowu nie wyszedł, no! Kurde. A wiecie co, cały czas się zastanawiam, czy to nie jest coś nie tak, że ja nie mam muzyki podczas wyścigu. Bo coś mi się kojarzy, że muzyka podczas wyścigów była, chyba że to było w wyścigach takich luźnych, bo... A moi drodzy, takie coś, nie wiem, może znacie rozwiązanie tego problemu, jeśli to jest problem, ale mam coś takiego, że... co chciałem powiedzieć? Aha, że jak ścigam się tak luźno, mam na myśli takie... gram sobie taki wyścig swobodny, poza karierą, to wtedy muzykę mam normalnie podczas wyścigu. A kiedy ścigam się właśnie w karierze, no to tej muzyki nie mam i nie wiem, czy to jest błąd jakiejś gry, czy tak ma być. Jak wiecie, to możecie dać mi znać. Bo jak w grę naprawdę grałem 10 lat temu ostatnio około i nie pamiętam już takich rzeczy, czy muzyka grała w karierze podczas wyścigu, czy nie. Bo ogólnie z muzyką nie ma problemów, muzyka normalnie mi gra, wszystko jest w porządku. Zresztą słyszeliście w menu głównym na początku odcinka. Ale właśnie podczas wyścigów nie ma muzyki, nie wiem, czy to jest coś nie tak, czy nie. Mówię, jak wiecie, to dajcie mi znać, byłoby fajnie. Dajcie też znać, czy dźwiękowo wszystko jest w porządku, czy nic nie jest za głośno, za cicho, za średnio, za nieśrednio. To ja to zreperuję oczywiście. Jednak to się cudownie gra. Nie, no powiem wam, naprawdę, mimo że nagrywam ten sam etap gry po raz piąty dzisiaj, to nie znika mi w ogóle uśmiech z twarzy, nie? Mam tyle wspomnień związanych z tą produkcją, tyle flashbacków teraz mam, jak grałem z tym... jak grałem w tą grę z wujkiem na PS2, na telewizorze z dupą takim małym. Fajnie było, fajnie wtedy było. Jak się miało 7-8 lat. Jedyne co się robiło do szkoły to jakieś głupie domowniczki.
mi się grało, kurde. Z wujkiem całymi dniami, w jakieś Need for Speedy, GTA San Andreas, Def Jam Fight for New York. Nie wiem, czy kojarzycie tą grę, ale też znam z nią mega wspomnienia. Dobra. Wczytywanko. Good run. I like your style. Just make sure you watch your back with these guys, alright? See you around. See you around. Dobra. Okej. Okay. I co się stanie dalej? Zobaczmy. What's up, poser? I'm glad you're putting it down out there. I really am, because I can't wait to get a crack at that ride. What? Didn't anybody tell you? You gotta put your ride on the line to run against a blacklist racer, and that is why people aren't stupid enough to do it. I'll be waiting. A, raraj, zrobisz mi pierdzieli, stary ciul. Zobaczymy, kto wygra. Czasami hardo mi FPS spadają w tej grze, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy to kwestia tego, że po prostu nagrywam tak, wiecie, nie trybem gra w actionie, tylko w trybie ekran. Bo niestety musiałem przełączyć tryb. Nie wiem czemu, bo po prostu, znaczy, śmiesznie, bo action mi w ogóle nie wykrywa mocno tego jako gry, nie? Przez to nie mogę go nagrywać w trybie gra, czyli w trybie jednak najbardziej optymalnym do nagrywania. Ale dobra, to już moje problemy. Dzień obecny, pojedynek z kierowcą numer 15 z czarnej listy. How's your car running? Paper. I need your pink slip. Niu, niu, kurwa. Be careful, he'll swap paint if he has to. First I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Hey, stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Już 10 razy oglądam tą cutscenkę. No dobra. Lecimy. Alright, dobra. Zaczynamy wyścig ze Zorem. Dobra, ty tam nie gazuj hopok tak, bo zaraz ci się łopona spali i tyle będzie. Znowu mi ten start nie wyszedł, ja pierniczę. Wow, ale to niego Mustang ma przyspieszenie. Skubany. Ale rezi słońce, słońce rezi mnie. Dobra, już nie rezi. Nawet ten ekran się tak fajnie rozmywa, jeśli chodzi, jak strasznie się rozpędzimy, to jest dobre. Ile my jedziemy? 270 na godzinę, joptu. Powiem wam, że raz w życiu zdarzyło mi się jechać z taką ogromną prędkością, nie? Ale nie będę o tym opowiadał. To jest historia prywatna dosyć, ale mówię, no, zdarzyło mi się jechać z taką prędkością, jak to BMW, nie? Nie polecam. Tak strałem w gacie, że ja pierdzielę. Nigdy więcej. Co mnie wziął, ty skubany? What the hell? Obsiarnia, dzień dobry. Dzień dobry! My się nie ścigamy. Dobra. Zią, zią, zią! Oni chyba Razora gonią, także luźna guma. A nie, oni tym skrótem tam jadą skubani. O, kolejni, dzień dobry. Jak was tu wyminąć, panowie? Kurde, to uciekanie przed policją, jen, jak ja... Pierdziłem, takie naprawdę flashbacki z tą grą związane, masakra. No tyle wspomnień z tym. Kurde, pamiętam, jak mój wujek to tyle napierdzielał w tego mocną teda, nie? Zresztą nie dziwię, mu się wszyscy w to kiedyś napierdzielali solidnie. Myślę, że każdy w tym setki godzin spędził, bo ta gra jest naprawdę niesamowita. Jak grałem sobie kilka wyścigów rozgrzewkowych, o których mówiłem wcześniej, to wiecie, miałem zagrać kilka wyścigów, a z tych kilku wyścigów zrobiła mi się godzina, nie? ta gra tak działa właśnie, cholernie wciąga. Co naprawdę, człowiek nie chce od ekranu odchodzić, nie? Tak się cudownie w to gra. A po 10 latach naprawdę chętnie sobie odświeżę tą gierę. Hey, there's something wrong with your ride. You left a huge oil slick at the start line. You have to end the race fast. Dobra, Mia już mi to mówiłaś, ja już nie wiem, który raz tego słucham dzisiaj. Spokojnie, damy radę. Ale drifty, ale... Znaczy nie, wiem, że to nie drifty, bo... W drifcie chodzi o to, żeby pojazd wpadł w poślizg. Mój nie wpadł. Tylko delikatnie się... Oh yeah, epicki skok! No i niestety, coś się stało z naszą furą. No i dupa.
No i po wyścigu Stasio ciulowo naprawił auto i widzicie, co się stało. No, serwisu Stasia nie polecam. Pakiet mini wziąłem, a nie pakiet premium i widzicie, co się stało. Hehehe. Jeszcze ci dupę skopię. Hey, where's your punk money now? What happened? What happened is he's on show and no go. She's mine now. And I'm gonna ride her like you never could. Hard and flat out. Hey, Mia. Sweetheart. The winner circle's over here. Ty nie bądź taki mądry, kurde. Jeszcze zobaczymy. The UC thought you were the one. But you're mine now. Hey, where's your fancy ride? Who cares? He's not gonna need him where he's going. And they're gonna love you in the big house, baby. Jakiś czas później. No jesteśmy w dupie, no Razor nam zabrał auto, bo coś przy nim majstrował. Trafiliśmy do pierdla. Nie no, w ogóle super, naprawdę. Dobry początek, nie ma co. Get in. I heard they didn't have enough on you. Guess it's hard to nail you for street racing when you don't have a ride. No ta. Razor set you up. He messed with your car. Gets worse. He's number one on the blacklist. And he used your ride to get there. To get back in, you have to become notorious. Win races and build up your bounty. I've hooked you up with a place to lay low in, but first, you gotta get yourself a new ride. Hey Ed, it's Mia. I got a friend coming by. Do me a favor, hook him up. Thanks. I owe you one. No i okej, moi kochani. No i mamy teraz, prawda, wybór. Autka. I powiem wam... Redman! To jest Redman? Nie. Nie, to chyba nie jest Redman, nieważne. Pewnie nie wiecie nawet, o co mi chodzi. Dobra, słuchajcie, i teraz jest właśnie dylemat, bo tak, mamy Lexusa do wyboru, jest 300, mamy Fiata Punciaka i mamy Chevroleta Cobalta SS. No i teraz pytanie, co wziąć, bo tak, Chevrolet ma największą prędkość maksymalną, ale za to ma do dupy przyspieszenie i prowadzenie. Punciak z kolei ma fajne przyspieszenie i prowadzenie, ale nie ma prędkości. A z kolei Lexus ma prędkość, ale zupełnie nie ma przyspieszenia, ale za to fajnie się go prowadzi. No i to jest teraz ten dylemat, co wziąć. Wiadomo, to auto nie jest aż tak mega istotne, bo później zgarniemy jakieś lepsze fury. No ale mimo wszystko... Powiem wam, ten Golf mi się zajebiście podoba. Powiem wam, że ja nawet prywatnie chciałem go sobie kupić. W sensie nie w Need for Speedzie, tylko tak w realu. Bo bardzo mi się to auto podoba. Pokażę wam jeszcze jakieś najdroższe, co my tu mamy. Porsche Carrera GT. Kurde, to jest fura dopiero. W ogóle patrzcie, jaka jest różnica w statach, nie? Patrzcie na tego Porszaka. Patrzcie na tego Lexusa, na te paski, jak to chodzi. Dobra. Wydaje mi się, że mimo wszystko najważniejsze jest przyspieszenie i prowadzenie. Przynajmniej takie jest moje skromne zdanie. Prędkość to już tam ciul jakoś to przeżyje. Więc weźmiemy Punciaka. Zobaczymy. Zobaczymy, jak tym Punciakiem będzie się jeździło. No cóż. Dobra, akceptuj. Niech będzie. Zobaczymy. Nie wiem, czy zrobiłem dobrze, czy niedobrze. Przekonamy się. It's me. Check out your map. Head up to the location I told you about. I'll meet you there. Later. Okej, spotkamy się w garażu. Powiem wam, strasznie też mi się soundtrack Most Wanted podoba, bo to jest właśnie taka agresywna muzyka, najczęściej połączony rap z rockiem, gdzie właśnie gra ostra gitara i mega mi się to podoba, nie? Uwielbiam taką muzykę. Tak, lubię muzykę agresywną. Nie wiem, czy mówiłem o tym kiedyś, czy nie. Dobra. Nie, no ale porównajcie sobie teraz, jak się jedzie tym Punciakiem, a jak się jechał tą BMW-ką, nie? Ja się czuję, jakbym jakimś ślimakiem jechał. Masakra.
Ale prowadzi się spoko, muszę przyznać. Fajnie się nim jedzie. Nie jest źle, także myślę, że w miarę dobrą decyzję podjąłem. Dobra, rozpoczęcie. Podczas jazdy dowolnej musisz zwracać uwagę na ikony warsztatów i wyścigów. Za pomocą tych ikon możesz wjechać do warsztatu albo rozpocząć dany wyścig. Kiedy znajdziesz się w pobliżu ikony, w lewym górnym rogu ekranu pojawi się wskaźnik. Aby wjechać do warsztatu lub rozpocząć wyścig, wciśnij odpowiedni klawisz sterowania. Spoko. So you found it all right. What do you think? You can store your ride here. Consider it your safe house. You can use it to lie low when your heat gets too high. If you want to take out Razor and get your ride back, you got a lot of work to do. You have to work your way up the blacklist and take out everyone on the way. As far as they're concerned, you're just working to get back into the blacklist. Pick the right event, get enough bounty, and you can challenge a ranked racer. Once they're all out of the way, Razor's all yours. Cool? I'll let you get back to business. I'll call you when the time's right. Later. No i okej, mamy 15 gościa na czarnej liście, jest nim Sony. Taki ten soundtrack jest świetny. Okej, auto VF Golf GTI, siła wyścigi po trasie. Dobra, bio. Ten tutaj to Sony, wpakował mnóstwo kasy w swoją brykę. Wygląda na zajeżdżoną, ale nie da się zwieść, to prawdziwa rakieta. Zrobi wszystko, żeby dorwać nowe części, zanim pojawią się na ulicy. Okej, kontynuuj. Sony ma właśnie tego Golfa, którego chciałem sobie tak właśnie prywatnie kupić. Malowanie co prawda mi się nie podoba u niego. Ja bym osobiście takiego Golfa malował na czarno-czerwono, wydaje mi się, że to by było spoko. Ale dobra, to już takie moje fantazje o autach. O! Mój ulubiony numer z tej gry! You better just wise up. Everybody gain size up. Dobra. Bo za sprawy autorskie wlecą. Także tak, musimy, moi drodzy, wygrać 3 wyścigi, zaliczyć 3 kamienie milowe i mieć 20 tysięcy notowań, żeby móc się ścigać z Sonym. Sonim właściwie. Słuchajcie, tu ten odcinek zakończę, był to taki swego rodzaju wstęp do serii. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podoba, mam nadzieję, że w ogóle pomysł na tą serię się wam podoba, bo mi cholernie się podoba. Także cóż, widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Need for Speed Most Wanted. Jeśli się wam podobało, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i cóż, widzimy się jutro. Na razie!